w przypadku też się chyba to sprawdziło, prawda? Że to jest taka prawda banalna, ale jednak prawda, ponieważ widzimy, że po dwóch latach, tak jak mówiłem wcześniej, nieustannych ataków medialnych, całej opozycji, także wynik 30% to jest, ja myślę, niezły wynik, a powiedziałbym nawet więcej niż dobry. Natomiast, no tak jak też powiedziałem, no Platforma dała społeczeństwu duże nadzieje, duże obietnice na dobrobyt wręcz, bo tak to padało w kampanii. Zobaczymy, co z tym teraz zrobią, no to jest zobowiązanie, które trzeba będzie zrealizować. Wiemy wszyscy, że to nie będzie proste. Jaki jest budżet państwa, jaka jest sytuacja finansów publicznych, wszyscy wiemy. W związku z tym poczekajmy, jaką mocną opozycję będziemy to kontrolowali, myślę, że... Czyli pan mówi opozycja, czyli raczej nie ma możliwości, żeby... No myślę, że nie, no w tym układzie myślę, że wynik jest taki, że widać na to, że Platforma będzie tworzyła rząd, myślę, wspólnie z PSL-em. My będziemy w opozycji, będziemy kontrolowali, zobaczymy, jak się sytuacja... A jeszcze jedno, jak pan generalnie ocenia tutaj wybory, że i Samoobrona, i Liga Polskich Rodzin, prawda, to jest jeden też duży plus tych wyborów, że scena polityczna w Polsce zaczyna się klarować. Mamy w parlamencie 4 partie, czyli jest to bardzo przejrzysty układ, a te dwie partie, jeśli ich nie ma w parlamencie, ja myślę, nic złego dla demokracji się nie dzieje, bo wiele z ich strony dla demokracji działo się złego. Także to, że ich nie ma, myślę, zapracowali sobie przez ostatnie lata na to.